Dzień dobry, nazywam się Maciej Okraszewski, a to jest Dział Zagraniczny. Podcast o wydarzeniach na świecie, o których w polskich mediach słychać niewiele albo wcale. Jeżeli chcesz dowiedzieć się o tym, co interesującego dzieje się w Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji oraz Oceanii, to zapraszam też do czytania artykułów na stronie działzagraniczny.pl, rozbudowanych newsów na facebookowym fanpage'u oraz codziennych wideo relacji na Instagramie, w których towarzyszy mi czworonożny redaktor Amstaw, pan Sadełko. Możesz również wesprzeć moją działalność w serwisie Patronite. Więcej na ten temat dowiesz się wchodząc na stronę patronite.pl, łamane przez dział zagraniczny. Dziś moim gościem jest Konrad Oleksak z palarni kawy Simplo, zresztą nie tylko palarni, prawda? Dzień dobry. Dokładnie, dzień dobry. Konradzie, czy wiesz co to jest historia fakto? Wiem. Czy możesz <głos> opowiedzieć <głos> w takim razie słuchaczom, którzy nie znają ja tego produktu? Nie problemu. znam dokładnej, pełnej historii i tak naprawdę przed chwilą przed... Przedtem, jak zaczęliśmy, dowiedziałem się, że dodawane były tam inne rzeczy oprócz cukru. Najpierw powiedzmy, co to jest fakto, a ja ci powiem o co chodzi z dodatkami. Okej. Okay. Więc to to jest kawa palona, grana nie tylko nie sama te jabły, tylko z dodatkami. W tym przypadku, który ja znam, jest to cukier. Ta kawa jest oczywiście palona bardzo mocno, ma strasznie dużo kofeiny. Jest to głównie kawa słabej jakości. Tak, to prawda. I ma mocnego kopa. Ma, tak, mocnego kopa, dlatego, że jest to zazwyczaj robusta, która ma dwa razy więcej kofeiny. Pytam Cię o ten fakt, ja znam tę kawę z Hiszpanii. Każdy, kto mieszkał w Hiszpanii ją miał okazję prawdopodobnie pić w takich typowych barach osiedlowych, gdzie jest, wiesz, blat jest z metalu, na ścianie obok Matki Boskiej wisi Sergio Ramos. Dostajesz właśnie taką kawę. Ta historia, to o czym opowiadałem przed audycją, zanim jeszcze wyszliśmy na antenę, Tuż po wojnie domowej w Hiszpanii były duże braki w dostawach wszystkiego w zasadzie, no, było duże złożenie kraju, no, w związku z czym to facto się upowszechniło i do dziś jest popularne właśnie w tych najtańszych barach, dlatego, że bardzo łatwo było do tych ziaren, które mają ten mocny posmak i kopa, dodać cokolwiek innego, żeby wypełnić materiał. Tak? To było oszukiwanie trochę klienta, to było dawanie mu posmaku tej kawy, mimo że w środku mogły być jakieś... Nie wiem, owsianka, cokolwiek. Generalnie. Cokolwiek, co co, Teraz się już tego w zasadzie nie stosuje, ale upodobanie do torefaktu pozostało, ponieważ, tak jak powiedziałeś, jest to kawa też niskiej jakości, jest po prostu tańsza i można na tym zrobić dobry zysk. Ale zacząłem od tego torefaktu, ponieważ tematem naszej dzisiejszej rozmowy jest właśnie kawa i to, czy w niedalekiej przyszłości jej zabraknie, czy stanie się towarem luksusowym dla zamożniejszych, ponieważ dziś wiecznie się wypija dziennie filżonek kawy na świecie? Nigdy mnie to nie interesowało tak naprawdę ile się mm -hmm, wypija, mm -hmm. wiem, wiem które kraje piją najwięcej, jakie jest spożycie na świecie, ale ile się wypija dziennie filiżanek nie, nie mam pojęcia. Czytałem takie obliczenie, że to jest około 2 miliardów filiżanek dziennie na podstawie podaży światowej, chociaż z tą podażą jak zaraz nam pewnie wyjaśnisz bywa różnie. Mm. Zanim przejdziemy do problemów z kawą, jakie się zaczynają pojawiać, porozmawiamy o, w ogóle o kawie, bo każdy z nas kawę pije prawdopodobnie, chociaż ja nie piłem do prawie 30 roku życia, teraz zaczynam dzień od kawy, ale porozmawiamy czym tak naprawdę kawa jest, czym się różni arabika od wspomnianej przez Robusty. Opowiedz po prostu o kawie. To jeszcze może wrócę do tego faktu mhm. tak na chwilę. Moim zdaniem to jest nie tylko dlatego, że był łatwy dostęp do tego produktu, akurat takiej jakości dodawało się różne, różne dodatki, w sensie cukier czy tam przyprawy, mm -hmm. ale też chodzi o to, że kawę granie podczas procesu spalania traci na wadze, więc po to, żeby jakby nie tracić masy, dodawali jakieś tam okay, dodatki. Okay. Wiem, bo tak w Polsce robiono. W latach 80 mm -hmm. jeszcze na pewno początek 90 i myślę, że niektórzy jeszcze to robią, mm -hmm. dodają właśnie cykoryę zazwyczaj. Więc są dwa, są dwie podstawowe odmiany, naprawdę jest dużo więcej, ale dwie podstawowe, których, które się rozgrywają na, 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 na podgatunki, to jest Arabika i robusta. Różnią się od siebie i wielkością owoców, ziarna i sposobem uprawy. Robusta jest mniej wymagająca, więc ma granie dłuższe korzenie, więc gralnie może łatwiej dostać się do wody, mhm. która jest pod powierzchnią. Rośnie na niższych wysokościach, więc nie, nie potrzeba generalnie wysokich gór i, i, i odpowiedniego nasłonecznienia i tak dalej, więc te warunki są dużo dużo więcej znosi tak naprawdę. Okay. Z, Arabik z jest do dokładnie odwrotnie, więc im wyżej tak naprawdę tym lepiej, dlatego że im bardziej stabilna różnica temperatur, czyli amplituda jest, jest lepiej okay. dla rozwoju ziarna. Jak się hoduje też kawę, bo wyobrażam sobie, że nie każdy widział kiedykolwiek kawowiec i może nie do końca sobie zdawać sprawie, jak wygląda w ogóle uprawa kawy. Mm -hmm. To jest generalnie burz, to nie jest drzewo, to jest krzak mm -hmm. tak naprawdę. Chociaż niektóre są dość, dość wysokie, no ale oczywiście są przycinane po to, żeby łatwiej było łatwiej było zbierać i rosną na nich takie wisienki tak naprawdę, bo językiem kawowym jest albo hiszpański, albo angielski, więc to są po prostu coffee, cherry. coffee cherry, e, tak. I tak naprawdę kawa to jest ziarno owocu krzewu kawowca. Zbierane? Zbierane albo ręcznie, albo mechanicznie. Na mhm. dużych plantacjach jest to zbierane mechanicznie zazwyczaj. Jest to spowodowane tym, że trzeba to zrobić szybko. Są mniejsze nakłady robocze, tak? okay. więc mniej ludzi trzeba do tego zatrudnić. Zazwyczaj te, te farmy są na płaskich terenach, gdzie mogą po prostu wjechać, wjechać duże kombajny i to robić. Kawy w wyższej lub wysokiej jakości są zbierane ręcznie i tutaj też jest podział na w tym ręcznym zbieraniu na, na striping i picking. Striping, striping, czyli ściągamy po prostu całość, całość owoców jednym ruchem do koszyka, mm -hmm. czyli wraz z, z liśćmi i z tym wszystkim co tam się znajduje. I owoce są różnego, w różnym stopniu twojego rozwoju, tak? czyli dojrzałości, no i później się je sortuje albo i nie. Peking no to jest inaczej też selective picking, czyli po prostu wybierasz te owoce, które masz wybrać, tak? czyli te okay. owoce, które są najbardziej dojrzałe. Tak? Powiedziałeś wcześniej, że Arabika jest popularniejsza, że jest szlachetniejszą odmianą, wbrew nazwie ona nie jest uprawiana w krajach arabskich. Jakie są główne te kraje właśnie uprawy tej kawy szlachetnej? Generalnie kawa jest uprawiana pomiędzy dwoma zwrotnikami tak? i nigdzie poza tym nie, nie rośnie. A jeśli rośnie, no to są to naprawdę poradyczne przypadki, bardziej na, na konsumpcji własnej niż, niż na handel. Tak? To Są raczej to mało, znie, mało znaczące plantacje czy uprawy. Głównym producentem jest oczywiście Brazylia. Później jest Wietnam, chociaż Wietnam jest faworytem, jeśli chodzi o robustę. Robusta, nie robusta nie tak, arabike, tak słyszałem. A i wymienia się z Kolumbią, tak, czyli grając w od tego, który kraj ma więcej produkcji danego roku. Jest, na drugim miejscu jest Kolumbia, a później jest Guatemala, Honduras, Peru. No. W Kolumbii znam ten region, który się nazywa Sona Cafetera popularnie. Mm -hmm. Został wpisany na listę UNESCO jako właśnie to kolumbijskie dziedzictwo, właśnie ze względu na to, o czym opowiadałeś wcześniej. Tam są małe plantacje, na, wys na dużych wysokościach, gdzie tak kawa jest zbierana ręcznie, te plantacje pozostają w rękach tych samych rodzin cały czas. Tam chyba Juan Valdez zbiera ten kawę. Tak. <noise> Kim był Juan Valdez? To <noise> no jest chyba twarzą kolumbijskiej kawy najbardziej mm -hmm, rozpoznawalną mm -hmm. marką chyba kawową na świecie, no, oprócz takiej jednej dużej niebieskiej z białymi napisami z tak, Włoch. Tak, 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 to prawda. Właśnie, bo dużo osób kojarzy Włochy z kawą popularnie, a kawa we Włoszech nie rośnie. We Włoszech tylko się ją wypala, prawda? We Włoszech jest chyba najwięcej palarni kawy w ogóle na świecie, mm -hmm. jeśli chodzi o, o, o kraje. Z tego, co wiem, jest ponad 800 palarni. We Włoszech takich, są, we Włoszech, tak. Takich małych, rodzinnych, garażowych i tych ogromnych i tych największych, które są ja, na świecie tak jak ta, kawa, jak ta kawa trafia z tych małych, rodzinnych przedsiębiorstw, na przykład w Kolumbii, do palarni we Włoszech? Jaka jest ta droga? Kto ją skupuje? Ta kawa nie trafia bezpośrednio od mm -hmm. tego małego farmera z Kolumbii. Nie trafia do tego małego producenta, może trafić do tego małego producenta we Włoszech bezpośrednio, co się też zdarza, chociaż we Włoszech nie jest aż tak bardzo popularne jak w Skandynawii, na przykład, czy, czy nawet i u nas, w Polsce, ale ta kawa zazwyczaj trafia do jakiegoś przedsiębiorstwa, które obrabia kawę, tak mówiąc kolokwialnie, więc, się, więc po prostu ją procesuje. Czyli jeśli ja kawałek jest... procesuje, to nie procesuje, znaczy, to wypara, znaczy, prawda? że nie, właśnie chodzi o to, że je, jeśli masz ten owód, no to jakoś musisz wyjąć ten, te ziarna z, ze środka, tak? I są mhm. różne metody na pozbycie się tego owocu, tak, więc iluś tam set, no, zazwyczaj farmerów mają, mają małe, te plantacje zbierają po, nie wiem, parę worków, na przykład na sezon, tak, mm -hmm. zanoszą do takiej kooperatywy, tam ta kawa jest mieszana ze sobą i procesowana i później jest sprzedawana. No. Giełda nowojorska kawy to jest taka największa jest, światowa... Tak, to jest dla, dla Arabiki, mm -hmm. a giełda w Londynie jest dla Robusty. W tym roku mieliśmy duże protesty producentów kawy właśnie z Kolumbii, był też zjazd w lipcu w Brazylii, międzynarodowy Producentów kawy, którzy zastanawiali się, czy sens miałby międzynarodowy bojkot tej giełdy w Nowym Jorku. Oni twierdzą, że ceny, jakie są im oferowane w tej chwili w skupach, nie odpowiadają już cenie produkcji i obwiniają za to spekulantów. Cena rzeczywiście jest na ten moment generalnie poniżej ceny produkcji. Dla przykładu, kilogram kosztuje 100. 100 centów, tak? mhm. a wyprodukowanie kilograma kosztuje 125 centów. No to różnica jest dość spora mhm. nawet dla nasza realia, co dopiero dla kogoś, kto nie tylko, żyje tylko z tego. Wiem i czytałem i słyszałem i też rozmawiałem z różnymi farmerami, którzy są, zdanie są podzielone i część z nich uważa, że rzeczywiście to spekulanci, spekulanci czyli wielkie fundusze, które nie, tak naprawdę handlują kawą wirtualną, więc nawet nie mają z nią styczności, za to odpowiadają. Z drugiej strony odpowiadają tylko za 30% tego kryzysu cenowego, ale jest jedna ważna rzecz, którą właśnie powiedział mi Raul z Farmers, z którym się znam przyjaźnie i którego kupuję kawę z Gwatemali, że to jest tak, że generalnie większość farmerów traktuje kawę jako sposób życia, nie jako biznes I jeśli jest kryzys, to oni się po prostu do niego adaptują. A w jaki sposób? Po prostu dobra, będą kupią czegoś mniej, zjedzą mniej, wypiją mniej, mm -hmm. posadzą mniej, zbiorą mniej itd., dalej Kogoś może nie poślą do szkoły w tym roku. I zaadaptują się. Nie, nie myślą jak o prowadzeniu farmy jako o biznesie, tak? Żeby rzeczywiście trzeba coś zrobić, żeby mieć, tak? Żeby włożyć, żeby trzeba włożyć, no tak? tak po prostu. Stąd też realnie łatwiej jest narzekać. Nie chcę tutaj mówić i, i generalizować, że, że są leniwi tak, albo że nie potrafią tego zrobić. I uważam, że takie protesty w ogóle totalnie nie mają sensu. Powinni się skupić na tym, żeby ich uczyć, jak prowadzić biznes. Bo kawa to jest biznes, to nie jest idealizm. Czy nie jest w tym momencie tak, że tej kawy sprzedaje się za dużo? Masz podaż. Nie dorównuje popytowi, albo na odwrót, przepraszam, że popyt nie dorównuje podaży. Jest tak rzeczywiście, właśnie parę dni temu największa kooperatywa kawowa w Brazylii ogłosiła, że nie ma już kawy. Nie ma już kawy ze zbiorów tegorocznych. Co się dzieje z tą kawą, która jest kupiona na zapas? Bo rozumiem, że skoro kawa jest kupowana, a później nie jest konsumowana, to gdzieś się odkłada, tak? Czy, czy to jest specjalna strategia? I jest to specjalna również strategia. Czasami nie ma takiej, takiej kawy, która się nie sprzedaje, tak? Mhm. Po prostu ktoś się przeliczył tak Chciał, czekał na lepszą cenę trzymał kawę na tyle długo że ciężko było mu sprzedać powiedzmy drożej ponieważ miała lepszą jakość no bo jednak kawa traci surowa z czasem mhm. też na jakości więc, więc nie można też trzymać jej zbyt długo aczkolwiek wielkie koncerny zawsze hedżują kawę na dwa lata do przodu więc jeśli ja na przykład byłbym super dużą palarnią mhm. to poszedłbym do takiego agenta tak? czy brokera kawowego który, które powiedziałbym, że szukam kawy, która jest powiedzmy, w takim przedziale cenowym, mhm. nie mniej, nie więcej, tylko dokładnie, o takich charakterystykach smakowych, i potrzebuję jej tyle w danym czasie. I to już jest jego sprawa, tak? jaką tę kawę zdobędzie, więc okay, okay. czasami jest, ja nie mówię może to ma być kawa z, nie wiem, farmy La Soledad, czy tam Sfinka Pomarańcza, tylko generalnie potrzebuje kawy z Nicaraguj. No. I on taką kawę o takich charakterystykach musi, musi znaleźć. Często jest tak, że takiej kawy w danym kraju jest za mało, bo na przykład ktoś go wyprzedził, bo była mała ma ma podaż przez mm -hmm. na przykład warunki atmosferyczne i stąd jest na przykład powiedzenie, że jak się nazywa największa farma w Gwatemali. Jak Nie wiem, się czy nazywa? wiesz. Honduras. <laughs> <laughs> <W> Ale <granicy, śmiech> tak, tak. bardzo często, bardzo, bardzo często generalnie dostarczają kawę do Gwatemali, kiedy zabraknie. Mm -hmm. I mają podobne charakterystyki smakowe, rzeczywiście trzeba się znać, żeby rozróżnić i wyglądają też bardzo podobnie. To jako ciekawostka ci powiem, może, może to będzie zresztą temat na jakiś osobny podcast kiedyś w przyszłości. Kiedyś pisałem taki reportaż, jak jeszcze mieszkałem w Hiszpanii, o tym, jak Włosi kupują tańszą oliwę hiszpańską. I zgodnie z prawem europejskim, butelkują ją u siebie i mogę ją już oznaczyć jako droższą. Made in Italy. No i w zasadzie nikt o tym nie wie. To wciąż jest bardzo dobra oliwa. Tylko to nie jest ta jakość, jakiej byś oczekiwał jako znawca. Akurat mam znajomego, który jest świetnym specjalistą, jeśli chodzi o awokado. I on opowiedziałby, będąc w Polsce, że to awokado, które widzieliśmy w sklepie, czy w sklepach, pomimo naklejki, że to jest, pochodzi z Izraela. Pochodzi z peru na przykład. Chciałbym wrócić do tego, co powiedziałeś przed chwilą tak mimochodem o tych temperaturach, bo to jest tak naprawdę temat, który cię tu sprowadza do tej audycji. No, dokładnie. To, od czego zaczęliśmy od to, że być może w przyszłości zacznie kawy brakować, te protesty, o których ja też wspominałem z lipca tego roku, nagłośniły temat zmian klimatycznych, tego, jak wpływają na uprawy kawy, szczególnie właśnie w tych małych domowych przedsiębiorstwach, ci, którzy uprawiają marybikę wyższej jakości. Jak zmiany klimatu wpływają na tą kawę? Według naukowców granie w 2050 roku kawy już zabraknie. W sensie będzie to towar super luksusowy. Nie, nie tylko luksusowy, ale rzeczywiście taki top premium, tak? więc będzie mm -hmm. stać tylko rzeczywiście najbogatszych. Ma wpływ taki, że uprawy na tych niższych wysokościach te, te warunki generalnie na tyle się zmieniły, w sensie na tyle temperatura wzrosła, że nie, nie są w stanie tam krzewy kawowca rosnąć. Lub jak rosną, dają bardzo małe plony, więc jest to nieopłacalne. Część z farm, farmerów w różnych częściach świata przenosi te plantacje trochę wyżej mhm. lub o wiele wyżej, co nie jest też idealnym rozwiązaniem, dlatego że zazwyczaj nie ma tam infrastruktury, tak, nie ma dróg na przykład. Ciężko jest tak. dojechać, więc koszty pozyskania takiej kawy rosną, tak? I stąd później ceny są też, też wyższe. No Wiadomo, też dla samej kawy, dla samej kawy jest to lepiej, jeśli mhm. rośnie wyżej, ale ciężej ją pozyskać. No więc jakby nie ma tutaj idealnego rozwiązania. W związku z tym, dużo farmerów, wielu farmerów przerzuca się na produkowanie koki, na przykład, mm, tak? mm. lub, 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 innych, lub in, in, innych roślin, które są raz, że bardziej opłacalne, mniej wymagające, i to jest tak naprawdę taki instant zarobek dla nich. Z kawą jednak jest to może też trochę dalej. Z kawą jest też tak, że ci producenci kawowi są bardzo często mało świadomymi ludźmi, tak jak rozmawialiśmy o tym, świadomości biznesowej, co wykorzystują też duże korporacje. Ostatnio czytałem, że bardzo duży koncern kawowy zaczął płacić swoim dostawcom terminem 360 dni. Mm -hmm. No to tak naprawdę oznacza, że przez cały rok nie masz pieniędzy, co naprawdę bardzo słabo i to są te ceny, które są właśnie poniżej <grym> te ceny produkcji, produkcji tak. więc, więc ja wcale się nie dziwię, że ci farmerzy rzeczywiście odchodzą, aczkolwiek mamy dość spore ambicje, żeby w tym temacie trochę trochę mm -hmm. ruszyć i im pomóc. Tak? No, w sensie no nie jest to, tak jak mówię, nie będzie to idealizm, też będziemy chcieli na tym zarobić. Ty mówisz, że jest zmiana wysokości. Próbowałem sprawdzać, jak to wygląda u niektórych wcześniejszych producentów. Znalazłem takie teksty, że to wpływa też na jakość tej kawy. Tak jak mówiłeś, im ona rośnie wyżej, tym smakuje lepiej. Ale czytałem też, że te warunki na wyższych wysokościach również się zmieniają, że to oczywiście nie jest tak, że te zmiany klimatu dotyczą tylko wysokości od do. No, tak, czytałem taki reportaż o właśnie farmerach, którzy przynieśli... Wyżej swoją produkcję i okazało się, że uzyskali kawę, która zupełnie nie odpowiadała smakowo tej kawie, którą produkowali wcześniej. Czy to na rynku sprzedaży jest bardzo istotny faktor, że nagle masz produkt, który zupełnie nie odpowiada temu, czym handlowałeś wcześniej, czy musisz się jakoś przestawić do tego jako producent? Mógłbym łatwo odpowiedzieć tak naprawdę, na to pytanie, że, że, że oczywiście ma. Ale z, z drugiej strony, z drugiej i trzeciej naukowcy czy instytuty kawowe, takie jak Ana Cafe w Gwatemali, pracują nad tym, nad odmianami kawy, czyli mhm. łączą na przykład Arabikę z robustą po to, żeby mieć cechy jednej i drugiej. Żeby wytrzymywały te, te warunki atmosfery, klimatyczne, które są, po to, żeby te, te rośliny się lepiej adaptowały do nich i żeby uzyskać dany smak, powiedzmy, tak. Więc jeśli jakiś farmer dostarcza kawę do danego producenta i smakuje czekoladowo-waniliowo, mhm. a jak przeniesie plantację o 400 metrów wyżej, no to jest dość dużo, ale dobra 400 metrów wyżej, to będzie smakowała jak cytryna z pomarańczą, no to jest. Kłopot, tak? Dla niego. I teraz od niego zależy, jak to sprzeda po prostu, okay, tak? Czy okay, rozumiem. Zazwyczaj, to znaczy dla tych wszystkich kawowych gików i frików. Ta kawa, która jest czekolowaniliowa, jest powiedzmy mniej atrakcyjna niż ta, która jest tronowa pomarańczowa więc można się do tego, można na tym ugrać. Aczkolwiek zazwyczaj też spada produkcja tych, tych owoców. Kiedy ty mówisz też cały czas o, tej, o, tych, o tych różnicach produkcji, to co teraz powiedziałeś, że próbuje się arabikę łączyć z robustą. No robi się to już, to nawet się nie próbuje. No, no właśnie, robusta. o to chciałem też zapytać, czy to oznacza, że przez następne, bo mówisz, że do 2050 roku kawa będzie towarem luksusowym. Ja mam tutaj nawet dane z właśnie Ośrodków badawczych, które wskazują na to, że na przykład Etiopia straci do tego czasu 80% swojej, swoich terenów uprawnych kawowych i tak dalej. Czy to oznacza, że robusta do tego czasu wyprze tę arabikę i zmieni się też przyzwyczajenie konsumenta do smaku kawy, albo do tego, jakiego nadaje kopa na początku, a później kopana, Czy to się już obserwuje? Czy to są na razie takie trendy, o których się tylko wspomina i nie mają większego wpływu na rynek? To się zmieni i już się zmienia, i widać już, gdzie duzi eksporterzy, na przykład zielonego ziarna czy surowej kawy, zaczynają promować robustę, która rzeczywiście, jeśli jest, jeśli jest uprawiana odpowiednio i obrawiana odpowiednio, jest rzeczywiście bardzo dobra lub nawet w wysokiej jakości i często wyższe niż, niż częściej tych arabik. I myślę, że to właśnie idzie w tym kierunku. Jest, jest to też łatwiej po prostu. tak Sama robusta bez jakichkolwiek modyfikacji i tak dalej. Po prostu będzie rosnąć, tak? I będzie jej łatwiej i będzie jej też więcej. I próby, i, i, i działanie właśnie w, w temacie granie łączenia różnych różnych odmian, służą tylko temu, żeby, żeby utrzymać jakość tej kawy i produktywność danych krzewów. Z robustą już to jest po prostu, tak? Więc chodzi tylko już wtedy o metody procesowania tej kawy mhm. i odpowiednią dbałość o, o, o to. Tak? A czy to też będzie oznaczało, że na przykład zmienią się kraje producenckie, bo czytałem takie doniesienia, że są już próby uprawy kawy na Sycylii ze względu na zmiany klimatu, które tam są. Ta kawa się na razie średnio przyjmuje, ale czy ty, mówiłeś wcześniej na przykład o Wietnamie, myślę, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że, że Wietnam jest tak dużym graczem na rynku kawowym, no bo się po prostu powszechnie nie kojarzy. Czy to może oznaczać, że będą właśnie takie państwa, typu na przykład kawa wiem, z południowej Francji albo z Hiszpanii, czy na rynku jest mowa o tym? Wiem, że na przykład w Kalifornii to jest zmiana z uprawy winogron na mm -hmm. rzecz kawy. Oczywiście nie, jest to, nie są to duże plantacje, są to dopiero początki, ale widać, że jest taki ruch. Jednak jest za, za gorąco powiedzmy dla, dla winogron, a dla kawy jest jeszcze ok. Więc wiem, że tam próbują, próbują się w tym temacie przebić. O Sycylii nie słyszałem, muszę przyznać szczerze. W Hiszpanii też rośnie kawa. Tak, tak, tak. Czytałem o tym, że w Hiszpanii jest, są próby przynajmniej jakiegoś zwiększenia tej produkcji. Natomiast o Sycylii czytałem właśnie w jakimś artykule o palarniach kawy, że po raz pierwszy się pojawiła sycylijska kawa, ale że jest problem z przyjęciem, bo lepiej się przyjmują owoce egzotyczne, jak się okazuje na Sycylii, bo tam już jest, są, takie, są takie warunki do ich, do ich hodowli. Natomiast to, o czym mówiłeś jeszcze wcześniej, mówiłeś o pomysłach pomocy farmerom do dostosowywania się do rynku, żeby przestali to traktować w taki sposób kulturowy, a bardziej biznesowy. Jakie to są programy? Plany są i edukacyjne, i, i, i też technologiczne. tak. No nie można od tego uciec. Naszym moim zdaniem potrzeba wprowadzać tę technologię też, do, też na takim poziomie. Nie mogę na razie za wiele powiedzieć w tym temacie. Jest to dość zaawansowana technologia, lub inaczej kombinacja wielu zaawansowanych technologii w celu uzyskania urządzenia, które będzie pomocne do, okay. Okay. To do może pracy farmerom. To może inaczej. Co? Ale edukacja mhm. jak najbardziej. Zresztą się wybieramy, wybieramy się pod koniec lutego po to, żeby właśnie porozmawiać z kilkoma naszymi dostawcami, między innymi właśnie w Gwatemali na temat właśnie modeli biznesowych, ponieważ mamy w tym większe doświadczenie. Będziemy, będziemy się starać im pomóc po prostu w, nie w zwiększeniu produkcji, tak, ale w większej rentowności, w uzyskaniu większej rentowności. Ale może inaczej też zadam pytanie. Czy przewidując to, że będą takie problemy w ciągu następnych kilkunastu, kilkudziesięciu lat, a rynek kawowy jest ogromnym już w tej chwili rynkiem międzynarodowym, tak jak powiedziałeś, na różnym poziomie, są międzynarodowe korporacje, są też mniejsze i mniejsi dostawcy, mniejsze palarnie. Czy rynek jako taki przygotowuje się na tą zmianę długofalowo? Na ten moment jest to tylko prewencja. Mm -hmm. Nie wydaje mi się, że, ludzi, że, że, że firmy przynajmniej nie widać tego lub nie chcą tego pokazać jeszcze. Mm -hmm. Że chcą zaadaptować się do tych, do tych warunków, które nastąpią, tak? no bo to jest raczej nieuniknione, ale właśnie prewencja. Tak? W sensie i edukacja, tak jak mówiłeś o Etiopii, że 60%, chyba procent, 80%, 80 procent do 2050. No, raczej na rzecz czatu. To wszystko będzie. Czad to jest taka roślina do rzucia, do rzucia. Tak, która nie, powoduje taki lekki, lekki odrę... odrętwienie. Lekkie odrętwienie, bardzo popularne w rogu Afryki. Tak, dokładnie. Tam generalnie mocny nacisk jest na edukację, żeby ich nauczyć jakby samych sposobów uprawy kawy, jak można zrobić to lepiej, bo zazwyczaj są to takie przyogrodowe, czy znaczy ogrodowe, czy półleśne inaczej uprawy. Chodzi o to, żeby oni wiedzieli, co z tymi drzewami zrobić, jak, je, jak się nimi zajmować, jak się nimi opiekować, jak zbierać te owoce, w jakich momentach, tak? do tego też jest technologia nie super zaawansowana, ale na przykład mierzenie ilości cukru? Tak? Kiedy wiadomo, że owoc jest już dojrzały, i tak dalej. Więc główny nacisk jest na edukację po to, żeby jednak im uświadomić to, że jeśli włożą trochę więcej energii w to, co robią, to będą efekty, są zakładane kooperatywy. Te, które istnieją, są rozwijane, pracują trochę lepiej, działają na zasadzie firm już, tak, czy spółek, powiedzmy, zarząd i tak dalej. Mm -hmm. Pieniądze są dzielone porówno. To nie, jest, nie są to fair tradeowe organizacje, ale moim zdaniem i nie tylko działają lepiej niż fair trade. Bo rzeczywiście to jest super sprawiedliwe. Tak? Jest wszystko już super przejrzyste, zresztą jak byłem w Etiopii na kilku, czy w kilku kooperatywach. Było to wszystko bardzo ładnie. Rozpisane transparentność była 100% i każdy z nich był, był zadowolony. Więc, no, tak jak mówię, edukacja tylko. To zakończmy to edukacją odbiorcy, konsumenta w takim razie. Bo z różnymi pro takimi produktami, które pochodzą z innych stref geograficznych, jeżeli my je tutaj konsumujemy w Polsce, to coraz częściej myślę, że dużo osób sobie zdaje sprawę z tego, że pewne rzeczy nie mogą być tanie. Jeżeli są tanie, no to w ostatecznym rozrachunku uderzają w producenta, czyli głównie rolnika. Jak jest z kawą? Jeżeli lubię kawę, chciałbym tę kawę pić jak najdłużej, również w 2050 roku, to czym się powinienem kierować, kupując ją? I gdzie mogę ją kupić, jeżeli nie mieszkam w Warszawie i nie mam wyspecjalizowanego sklepu? Na przykład załóżmy, że mieszkam w Wałbrzychu. Najszybciej można sprawdzić w internecie po prostu. Mhm. W sensie istnieją sklepy, sklepie internetowych, które sprzedają kawę w bardzo dobrej jakości. To jest jeden sposób. Drugi to wystarczy po prostu sprawdzić, czy w okolicy jest jakaś palarnia kawy. No i oczywiście to może być dobrze lub nie. Moim zdaniem no, są, są pewne czynniki, które charakteryzują kawę dobrą, nawet patrząc na opakowanie, tak? czyli czy jest data czy jest informacja o tej kawie jakakolwiek? ja tak? no, nie, nie mówię, żeby to była informacja o, o wysokości uprawy, metodach obrób, obróbki, odmianach botanicznych itd., itd. No bo to są informacje, które tak naprawdę przeciętnej osobie nic nie mówią. Ale już sam kraj pochodzenia, powiedzmy, już coś tam może powiedzieć, jak, na jakim stopniu. Jest to też data na przykład palenia na informacji, czyli, czyli ta informacja, która nie jest tak bardzo powszechna. Kawa rzeczywiście według polskich przepisów chyba do dwóch lat powinna być skonsumowana, to znaczy nie, że coś ci się stanie po dwóch, tych dwóch latach, bo wpływu tych dwóch lat, no, ale najlepiej spożyć przed tak. I nie powinno się, tak jak mi też powiedziałeś, wcześniej trzymać w lodówce. Nie, powinno się <noise> ja trzymać. Tak. jakości, zazwyczaj kawy dobrej jakości charakteryzują się tym, że powinno się je skonsumować w ciągu tam, od momentu palenia trzech, sześciu miesięcy. <noise> roku zależy też wszystko zależy od tego, jak jest zapakowana, tak jakie to jest opakowanie, czy ma zawór zwrotny, czy taki, który wypuszcza pozostałości tlenu, ale nie wpuszcza jego do środka, czy jest pakowana na przykład w atmosferze ochronnej, co jest też bardzo fajną rzeczą, no bo wtedy ta kawa, ten shelf life przedłuża się o 50% po roku będzie ta kawa ok, mhm. będzie, będzie decent, nie, nie chodzi o to, że będzie to najlepszy, najlepsza jakość. I, I tak naprawdę wszystko to, to, o czym mówię, ma jakieś znaczenie i też ma sens, ale największym sensem jest to, żeby ci po prostu smakowało. To jest, to jest jedno z dobrych zakończeń tego podcastu. bo Z reguły kończy się on takim smutnym jakąś wiadomością. A dziś zróbmy jednak odmianę, bo temat myślę, że też jest bardziej sprzyjatemu, żeby jednak była z tego jakaś przyjemność. Dziękuję Ci Konradzie. Przypomnę, że Dzięki. gościem dzisiejszego odcinka był Konrad Oleksak z palarni kawy Simplo. Także pijcie dobrą kawę, dopóki jeszcze jest. Dziękuję Ci za odwiedziny. Dzięki.